Kochani moi. Hola. No tam dziś ocenimy sobie, co tam Przemski na nas ponagrywał, bo podobno jakieś disy tam były. Więc zobaczymy to sobie wszyscy razem w naszym, prawda, rodzinnym gronie. Więc myślę... No, a to jest dobry, to jest dobry. Co się śmieje? To jest dobry. Dziś ocenimy sobie, co tam Przemski na nas ponagrywał, bo podobno jakieś disy tam na nas szły. Więc oglądamy to sobie, prawda, w naszym rodzinnym gronie. Więc nie ma co przedłużać i zaczynajmy ten film. No więc na pierwszy ogień pójdzie diss na Tupeka, nagrany przez Przemskiego. No nie wiem, czego się spodziewać, na pewno to będzie arcydzieło, już się boję, jak zostaniemy zdisowani. Tragedia. No, bardzo ciekawie zapowiada się ten diss. No to raczej bit wchodzi na Przemskiego 12, ale naprawdę, audio w tym disie jest tak złe, że to jest praktycznie to samo, jakbym zrobił tak. Mam nadzieję, że jest dobre audio, to wszystko. Wiesz, tak. Generalnie taki poradnik. Jak chcesz nagrać jakiegoś disa, to nie rzucaj kurwami co drugie słowo. Nie powtarzaj jednego wyrazu przez jeden wers. No bo to nie w tym celu. Po prostu znajdź argumenty, które możesz nas wypunktować, bo słuchanie tego czegoś do tego w takiej jakości to się mija z celem. To nie o to chodzi! Haha, bo wiecie, śmieszny mem! Powietrza, kurwa, powietrza! Ostrzeżenie. Drogi widzu, jeśli jesteś wrażliwy na zwrot prawa autorskie i jego nadmierne użycie, wyłącz ten film natychmiastowo. Miłego oglądania. Prawa autorskie. Człowieku. Prawa autorskie. Jest wniosek. Ma prawa autorskie. Prawa autorskie na twoim filmie. Na twoim filmie. Dlaczego jest już wniosek? Ej, ale nie żeby coś, ale mam wrażenie, że ty na jednym swoim live dostajesz więcej copyrightów niż my na zasadniczo swoich wszystkich filmach, więc... Co tu dużo mówić, Przemski w tych swoich... Pożal się Boże, piosenkach po prostu klinie jak szewc. Proces powstawania tych piosenek wyglądał mniej więcej tak. Przemski wchodzi na sklep Play i wpisuje w pasek wyszukiwania program do nagrywania piosenek. Później upewnia się, że rodzice wyszli z domu i nagrywa te swoje wysrywy, których... Aj, szkoda gadać. Dość. Ja nie wiem, co tam Przemuś sobie ubzdurał, że zarobi coś z tych jego... No powiedzmy piosenek.
Ale wiecie, no pomarzyć zawsze można. Cię kurwa znajdę i ci łeb odpierdolę bagnetem moim francuskim, ty spierwielu ty! Jakieś argumenty dawaj, kurwa. O kurwa, ale jesteś niemoralny. Ej, wyjebałem cię kilka razy z sekundu, ale zmuszę na 26 raz, ej, pozabić mi dwa raz, ej. Stara, mam życie jak to jest. I Przemski już 2137 raz mówi, że nie mamy argumentów. Gdzie jego jedynymi argumentami są? Więc raczej Przemski to nie osoba, którą można spłuczać o braku jakichkolwiek argumentów. No już tak, powiedzmy słowem podsumowania, Przemski robiąc takie powiedzmy rapy, nikogo do siebie nie przekona i po prostu on już to robi na siłę, żeby jakkolwiek podtrzymać tą pseudodramę, która trwa od miesięcy i która powoduje tylko, że Przemuś na swoich kolejnych filmach o nas zdobywa te 100 wyświetleń, powiedzmy. No i w pozostałych trzech piosenkach Przemki znowu pierdzieli jakieś głupoty typu Popet parduje Zeba, ja parduje Inkoguto. Tak swoją drogą to ten Inkoguto, który nie wiem, miał chyba dramę z Zebem, nie wiem, nie jestem w temacie, nagrywa w stylu już bardziej podobnym do nas i my jesteśmy bardziej podobni. Nie wiem w ogóle, jakie trzeba mieć denne myślenie, żeby stwierdzić, że jak ktoś nagrywa film z tej samej kategorii, to od razu kopiuje kogoś popularnego. Na tej podstawie możemy stwierdzić, nie wiem, że każdy gameplayowiec kopiuje na przykład PewDiePie'a. Więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Życzymy powodzenia Przemusiek w dalszej jego karierze muzycznej. Życzymy sukcesów oczywiście, platyny. Także jeśli znacie kogoś, kto jest warty tego, aby spojrzeć na jego kanał i go skomentować, to podsyłajcie linki bądź nazwy w komentarzu. Będzie więcej kontentu na wakacje. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, siema.